Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, to niechaj będą z wami teraz i zawsze. Moi drodzy, tekst biblijny wyznaczony na dzisiejszą niedzielę zapisany jest w księdze proroka Izajasza w 38 rozdziale. Jest to dłuższy fragment i myślę, że chyba mało znany. Posłuchajmy. Psalm Hiskiasza, króla judzkiego, gdy był chory i wyzdrowiał ze swojej choroby. Rzekłem, w połowie moich dni muszę odejść, na resztę mych lat zostałem wezwany do bram krainy umarłych. Rzekłem, już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących, już nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi. Moja chata rozebrana i odjęta mi jak namiot pasterski. Zwinąłeś jak tkacz moje życie. Odciąłeś mnie od krosień. Poniechałeś mnie tak w dzień jak w nocy. Wołałem o pomoc aż do rana, jak lew tak miażdżył wszystkie moje kości. Poniechałeś mnie tak w dzień jak i w nocy. Jak piskle jaskółcze, tak świergotałem, gruchałem jak gołąb. Moje oczy zmęczone, zwrócone ku górze. Panie, mękę cierpię, ujmij się za mną. Cóż mam mówić, skoro to On rzekł do mnie i On sam to uczynił? Wszystek mój sen spłoszony przez gorycz mojej duszy. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. Pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie. Zaprawdę zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Nie w krainie umarłych bowiem Cię wysławiają, nie chwali Ciebie śmierć. Nie oczekują Twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. Żywy, tylko żywy wysławia Ciebie, jak ja dzisiaj, Ojciec dzieciom ogłasza Twoją wierność. O Panie, wybaw nas, a będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia. I rzekł Izajasz, niech wezmą plaster figowy i przyłożą go na wrzód, aby wyzdrowiał. I rzekł Hiskiasz, jakiż jest znak, że znowu będę mógł iść do domu Pana. Ciebie, Panie Boże, prosimy teraz o Twojego Ducha Świętego. Prowadź nas, Panie, przez to słowo. Amen. Usiądźcie. No, moi drodzy, dzisiaj mamy niesamowity fragment biblijny i temat, który chyba każdemu z nas jest w jakiś sposób bliski. Choroba, przeżywanie choroby, cierpienie, uzdrowienie, śmierć. I zanim przejdę do historii Hiskiasza, króla Hiskiasza, bo kilka słów należałoby tutaj wspomnieć. Zakładam, że nie wszyscy tę historię dobrze znają. Być może przypomnicie sobie ją w trakcie takiego streszczenia. Zresztą zachęcam do przeczytania całości tej historii. Chciałem powiedzieć, że są takie momenty w naszym życiu, które przytrzymują czy zatrzymują nas na chwilę. W piątek jadąc samochodem dotarła do mnie informacja o śmierci mojej znajomej z lat szkolnych, która po ciężkiej chorobie w wieku 43 lat zmarła na nowotwór. Kilka tygodni wcześniej miałem okazję z nią rozmawiać. I ciekawe jest to w tym wszystkim, że w ogóle nie mówiła o tym, jak się czuje. Zaczęliśmy rozmawiać i mówiła tylko o tym, że czuje Bożą obecność. Że czuje bliskość Chrystusa, bliskość Boga i Jego opiekę. I w piątek w samochodzie, kiedy usłyszałem o jej odejściu, przez dosłownie parę minut towarzyszyły mi pytania, dlaczego tak młoda osoba musi odchodzić? Dlaczego nie umiera syta dni, jak czytamy na przykład w historii Hioba?
Ale później przypomniała mi się ta rozmowa z nią, to jej świadectwo wiary i pomyślałem, że ona tak naprawdę nie umarła, ale kontynuuje swoje życie w domu Ojca w wieczności. Pomyślałem także, że jesteśmy chyba bardzo przyzwyczajeni do życia tutaj na ziemi. Zobaczcie, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, żeby to nasze życie wydłużyć, żeby to nasze życie przeciągnąć jeszcze choć o jeden dzień dłużej. I do tego wątku jeszcze wrócimy, a teraz kilka słów chciałbym powiedzieć o Hiskiaszu. Słysząc imię Hiskiasz, widzimy króla Judy, który rozpoczął swoje panowanie w wieku 25 lat. Hiskiasz był 12. królem Judy. No i miał takiego bardzo ciekawego ojca, Achaza. Ojciec wyznawał pogańskie kulty, był bałwochwalcą. Ale Hiskiasz, choć pochodził z tej rodziny, miał takiego ojca, był bardzo pobożnym człowiekiem. W drugiej księdze Kronik, 28 i 29 rozdziale czytam: i spoczął Achaz ze swoimi ojcami i pochowano go w mieście w Jeruzalemie, lecz nie sprowadzono go do grobów królów izraelskich. Władzę królewską zaś po nim objął Hiskiasz, jego syn. Hiskiasz objął władzę królewską, mając 25 lat, panował zaś w Jeruzalemie 29 lat. Matka jego miała na imię Abija, a była córką Zachariasza. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak czynił Dawid, jego praojciec. A więc widzimy Achaza, który nawet nie zasłużył na pochowanie w grobach królów izraelskich, bo za swojego życia naprawdę czcił wszystko i wszystkich, tylko nie Boga Jahwe, nie Boga Wszechmogącego, doprowadzając lud izraelski do upadku moralnego i duchowego. I właśnie wtedy rozpoczyna swoją działalność po śmierci swojego ojca Achaza Hiskiasz. I jedną z pierwszych reform to było otwarcie bramy świątyni jerozolimskiej. Wytępienie wszystkich kultowych świątynek na wzgórzach. Zniszczenie tego całego bałwochwalstwa. Zanim kapłani mogli przystąpić do oczyszczenia, musieli się poświęcić, wyznać wszystkie swoje grzechy. I ciekawym wątkiem jest też to, że właśnie Hiskiasz, młody król, odważył się zniszczyć wyobrażenie miedzianego posągu węża, które pamiętamy z historii, gdzie Izraelitów kąsały węże i wtedy dostał Mojżesz takie polecenie, że ma zawiesić miedzianego węża na drzewie. I każdy, kto spojrzał na tego węża, nie umierał od jadowitych ukąszeń. Myślę, że pamiętamy tę historię, ona jest bardzo plastyczna. Ale właśnie za czasów Hiskiasza ten symbol, ten pomnik był czczony jako kolejne bóstwo, a nie Bóg. Nie przesłanie ratunku, zbawienia, jakie wynikało z tej historii, ale kolejne bóstwo. Dlatego Hiskiasz ma odwagę to zburzyć i zniszczyć. W tym czasie Hiskiasz wzywa też do pokuty, wyznania grzechów i przywraca także zaniedbane i zapomniane święto Paschy. On pragnął tego święta dla całego Izraela z powrotem, dlatego zaprasza do świątyni w Jerozolimie wszystkie plemiona izraelskie. I chciałby się powiedzieć, że to jest niesamowita reforma duchowa, niesamowity krok króla, niesamowity krok odwagi, duchowy krok. Ale moi drodzy, to panowanie Hiskiasza to nie tylko reformy i sukcesy. Możemy czytać w tej historii, że boleśnie zmagał się z Asyryjczykami, oni spędzali mu sen z powiek. Pewnego dnia doświadcza lęku, strachu, ale też doświadcza Bożej pomocy, kiedy zstępuje anioł Pana i wytraca całe wojsko asyryjskie. Ogromny triumf, zapewne Hiskiasz jest dumny, pełen energii, być może chce ogłosić jakieś święto, przygotowują się do tego wszystkiego. I oto nagle pojawia się na jego ciele wrzód. Przychodzi tragiczna diagnoza.
po której, jak czytamy, 40-letni Hiskiasz odwraca się do ściany i płacze. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I przyszedł do niego Izajasz, syn Amosa, prorok, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, albowiem umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do Pana i rzekł: ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Widzimy niesamowitego króla, być może upojonego sukcesem. Być może wiele osób wiwatuje na jego cześć. Być może dopiero teraz odkrył, że jest kimś wielkim, niesamowitym. I widzimy króla, który płacze przy ścianie. Jeśli dalej czytalibyśmy tę historię, to okazuje się, że Bóg wysłuchał tej modlitwy. I dodaje Hiskiaszowi jeszcze 15 lat życia. Niesamowity czas. Cóż za wspaniały gest Boga. Jak wielka musiała być ta prośba Hiskiasza, jak cudownie musiał prosić. Prosił i otrzymał. Ale pozwólcie, że na chwilę przerwę historię króla Hiskiasza, bo chciałbym zauważyć, że my nie jesteśmy Hiskiaszami. Co prawda, być może nawet płaczemy przy ścianie życia. Być może nawet prosimy o uzdrowienie i nic się nie dzieje. Czy jednak oznacza to, że w naszym życiu nie ma Boga? Czy oznacza to to, że może mamy za słabą wiarę? Albo źle prosimy, źle dobieramy słowa, nie umiemy się modlić? I tutaj, moi drodzy, chyba trzeba przypomnieć sobie kilka spraw. Na początek zauważmy bardzo podstawową prawdę, o której często zapominamy, mianowicie taką, że nasze życie jest bardzo kruche, że choroba i śmierć często przychodzą w najmniej spodziewanym momencie. Bywa, że przenosimy góry i z dnia na dzień okazuje się, że wali się nam cały świat. Zauważyć także trzeba, że każdy z nas przechodzi doświadczenie choroby, doświadczenie umierania w sposób indywidualny. Nie da się wcześniej nauczyć, przygotować do przeżywania choroby, do radzenia sobie z poczuciem tego, że jesteśmy chorzy, z poczuciem oddziaływania choroby nie tylko ze względu na ból fizyczny, ale także wszystkie temu towarzyszące sytuacje, na przykład z innymi członkami naszej rodziny, ograniczenia, lęki, i długo by można było tutaj wymieniać. Każdy człowiek przechodzi swoje cierpienie indywidualnie i nie podlega to żadnej ocenie. Muszę wam powiedzieć, że czasem przykro jest słuchać, kiedy spotykają się jakieś dwie osoby i ktoś mówi, że jest na coś chory, a ten ktoś drugi mówi: a to tam nic, a ja to mam dopiero. Chciałby się powiedzieć: mój ból jest większy niż twój ból, i tak dalej. Moi drodzy, każdy z nas ma swoje doświadczenie, indywidualne doświadczenie, które nie podlega żadnej ocenie. Zauważmy też, że żyjemy w kulturze, gdzie chcemy celebrować przecież życie.
że chcemy korzystać z każdego Jego dnia, że jest to niesamowite, że możemy cieszyć się sukcesami, kiedy nam coś wychodzi, łapać życie, korzystać z Niego i to jest fascynujące. Co jednak, kiedy zaczynamy cierpieć, kiedy okazuje się, że być może nad nami ciąży ta tragiczna diagnoza, która nie wróży nic dobrego dla naszego życia. Zauważcie, że wielkiego króla Hiskiasza, człowieka, który przenosił góry, totalnie połamało. Zaczęło mu się powodzić, odnosi sukcesy, pomaga mu sam Bóg i nagle trach. Dlatego wybucha płaczem, jest pod ścianą, jest bezradny, bezsilny, nie wie, co dalej będzie. I wreszcie dociera do niego, że to wszystko, co wypracował, to wszystko, na co miał odwagę zmienić, usunąć, będzie musiał zostawić, bo odejdzie z tego świata. Kiedy popatrzymy do Nowego Testamentu, możemy zauważyć, że apostoł Paweł wielokrotnie wspomina o pewnym napięciu pomiędzy życiem i śmiercią. W liście do Filipian w 1 rozdziale 21 i 23 wierszu jest napisane: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pragnę pozostać w ciele. To ze względu na was, mówi Paweł, zwracając się do Filipian, rzecz potrzebniejsza. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Myślę, że my bardzo boimy się śmierci. I zadałem sobie to pytanie wczoraj. I dziwne by było, gdyby było inaczej. Bo my chcemy tutaj być. Bo ten świat, mimo tego, jaki jest, nas pociąga. Bo ten świat, który jest wokół nas, to jest jakaś część nas. To są ludzie, to są sytuacje, to są przeżycia. Ale kiedy spojrzymy na to wszystko z perspektywy wiary, widzimy, jak prawdziwe jest to, co pisze Paweł, że dla kogoś, kto jest blisko Chrystusa, kto jest blisko Boga, śmierć staje się zyskiem. Moi drodzy, wiemy, że jesteśmy tutaj na chwilę. I dlatego dla człowieka, który kurczowo trzyma się tego świata, śmierć oznacza koniec. Więcej powiem, śmierć oznacza porażkę. W tym samym liście apostoł Paweł pisze: nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus przeszedł niewinną drogę cierpienia, przeszedł przez dolinę śmierci na krzyżu Golgoty i czeka na nas w domu Ojca. I to niech będzie naszą nadzieją, naszą pociechą, że jako ludzie wierzący nie umieramy, ale idziemy na spotkanie z Bogiem, nie jesteśmy pokonani, nie przeżywamy porażki, nie przeżywamy końca naszego życia. Ale śmierć jest zyskiem. Jest spotkaniem z Bogiem Wszechmogącym. Przejściem do nowego życia w bliskości Boga. I moi drodzy, każdemu z was i sobie również życzę takiego Bożego Chrystusowego pokoju, którego nie może dać nam świat, a jedynie Chrystus.
Życzę sobie i wam, żebyśmy potrafili rozumieć, że jesteśmy naprawdę tutaj na chwilę, tak jak taki namiot, który w każdej chwili może być zdmuchnięty albo złożony. Życzę wam i sobie, żebyśmy potrafili uwierzyć w życie wieczne. I być może teraz pomyślicie, co ten ksiądz opowiada do ludzi w kościele, ludzi, którzy wyznają Boga, mówią, że są wierzący, żeby uwierzyli w życie wieczne. Czy wierzycie w życie wieczne? Czy tęsknicie do Boga? Czy tęsknicie do tego życia, do Ojczyzny Bożej? Czy wierzysz w życie wieczne, które nie jest związane tylko z pojedynczą deklaracją, ale z faktem, że właśnie idziemy na to radosne spotkanie z Bogiem, naszym Stwórcą, z Chrystusem, naszym Zbawicielem i wreszcie, że finalnie to nie my, ale Bóg decyduje i wyznacza godzinę życia i śmierci. Czytaliśmy w tekstach liturgicznych o uzdrowieniach, o modlitwach. I to jest bardzo dobre, bo Bóg wysłuchuje modlitw, ale modląc się o uzdrowienie, nie zapominajmy o tym, że to Bóg, nie człowiek, decyduje o godzinie śmierci. Że to Bóg jest suwerenny i niezależny. Życzę wam, moi drodzy, Bożego błogosławieństwa, żebyśmy może nawet stojąc pod taką swoją ścianą bezsilności i płacząc, wzbudzili świadomość tego, jak bardzo potrzebujemy Boga i co niesamowitego czeka na nas w wieczności. Amen. Moi drodzy, będziemy chcieli teraz jeszcze modlić się wraz z rodziną, która jest dzisiaj obecna, która żegnała swoją bliską osobę. O pokój dla was. O wyciszenie waszych serc. I o taką świadomość tego, że tam w górze jest lepiej niż tutaj. Pomódlmy się, powstańmy. Panie Boże, nieprzypadkowo może dzisiaj takie słowo trudne, słowo, które być może nawet w jakiś sposób nas przeraża, ale też słowo, które daje nadzieję i przypomina o tym, że jest coś więcej niż to życie tu i teraz. Prosimy Cię, Panie, dzisiaj o rodzinę, która opłakuje swoją bliską osobę, która odeszła w cierpieniu, złożona chorobą. Panie, chcemy błogosławić i przypomnieć na słowa, które Ty powiedziałeś. Choćby kto umarł, żyć będzie we mnie. To ja jestem życie, zmartwychwstanie, życie wieczne. Panie, tak bardzo prosimy Cię o siłę dla całej rodziny w czasie przeżywania swojej żałoby i o świadomość tego, że kiedyś wszyscy się spotkamy u Ciebie. O to prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego.
Amen. Niech Bóg wam błogosławi.